Julia Matuszewska, TP Info. Zapraszam na najświeższe informacje z gminy Tarnowo Podgórne. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 12 przed Zespołem Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym rozpocznie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Parada, której atrakcją będzie występ Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, poprowadzi uczestników imprezy do hali OSIR, by tam przejść do kluczowych wydarzeń tego dnia, licytacji oraz występów artystycznych. W ten dzień zagra zespół Łzy. Na stronie tp.info.pl dostępne są wszystkie wydarzenia towarzyszące orkiestrze. Warto dodać, że druga orkiestrowa scena zagra w nowym obiekcie – Centrum Demokracji i Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnym. Sport. Lekkoatletyka. Rozpoczęły się zapisy na bieg lwa, który w tym roku odbędzie się 18 maja. Tradycyjnie do wyboru jest bieg na dystansie 10 km lub półmaraton. Piotr Modzelewski, pomysłodawca i organizator imprezy, podkreśla, że w organizację wydarzenia zaangażować się mogą lokalne firmy i instytucje, a także wszyscy mieszkańcy. Kręglarstwo klasyczne. Alfa Wektor Tarnowo Podgórne zajęła 8 miejsce w klasyfikacji klubowej podczas 8. Pucharu Starosty Międzychockiego w kręglarstwie klasycznym, który odbył się w Sierakowie. Koszykówka. Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne zwyciężyła z Rawią Rawicz 89-57 w ramach trzeciej ligi Wielkopolskiego Związku Koszykówki. Również drugoligowcy z Tarnowi Basket zwyciężyli z AZS UMK Transbruk Toruń 102-69. Triatlon. UKS Lusowo Team został ponownie wyróżniony przez Polski Związek Triatlonu za zajęcie 9. miejsca w klasyfikacji Pucharu Polski 2023. Dodatkowo Matylda Jóźwiak i Alicja Kurdziołek zostały uhonorowane nagrodami za osiągnięcia sportowe w minionym roku. Wyróżnienia zostały wręczone podczas gali, która miała miejsce w minioną sobotę w Warszawie. Tenis stołowy. W wielkopolskim finale tenisa stołowego drużyna Kings of the Table Przeźmierowo zdobyła drugie miejsce. Zwycięstwo odniósł zespół UKS Piast Poprawa Ostrzeszów, a trzecie miejsce PKS Piast Poniec. Czwarte miejsce zdobyli zawodnicy z LKTS Luwena Luboń. Akwatlon. Po raz pierwszy gmina Tarnowo Podgórne organizuje Grand Prix Polski i Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podgórne w akwatlonie. Zawody odbędą się już w połowie kwietnia i zostaną rozegrane w kategoriach dziecięco-młodzieżowych. Zapisy do udziału w zawodach już się rozpoczęły. Kultura. Muzyka. Zespół pieśni i tańca Lusowiacy wraz z doświadczonymi muzykami jazzowymi nagrali płytę z utworami o charakterze patriotycznym. Album nosi nazwę W hołdzie niepodległej i jest do kupienia w kasach GOK Sezam za 25 zł. Przypominamy, że już w najbliższą sobotę w hali OSIR przy Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym o godzinie 17 odbędzie się koncert noworoczny oraz gala Aktywni Lokalnie. Teatr. 6 lutego o godzinie 17.30 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym odbędzie się spektakl teatru Mozaika pod tytułem W kosmosie z Kopernikiem, Słońca przewodnikiem. Przedstawienie dedykowane jest dzieciom powyżej 3 roku życia, a bilety tradycyjnie zakupić można w kasach GOK Sezam lub na stronie www.biletyna.pl. Po szczegóły dotyczące wydarzeń zapraszamy na tp.info.pl oraz na nasz profil facebookowy TP Info. Zachęcam do obserwacji naszych kanałów na Facebook i YouTube. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejne wiadomości z gminy Tarnowo Podgórne już za tydzień. You.